Ksiądz dostał cynk od znajomego proboszcza z innej parafii, że ma do niego przyjechać biskup na wizytację. Poszedł więc na targ, kupić coś do jedzenia. Zauważywszy wielką rybę, mówi do sprzedawcy: Jaka piękna, duża ryba, no sam tego skurwia złowiłem, ależ pan jest wulgarny. Niech się ksiądz nie denerwuje, to taka nazwa tej ryby, tak jak szczupak czy okoń. Ksiądz kupił rybę i zaniósł na plebanie, gdzie była zakonnica. Jaka piękna, duża ryba, powiedziała zakonnica. No, a ciężki skurwiel, Ale się ksiądz wyraża. Ale siostro, to taka nazwa tej ryby, tak jak choćby sum czy płoć. Niech siostra skrobie tę rybę. Zakonnica zaczęła pracę, kiedy do kuchni weszła kucharka. Jaka piękna rybka! No, jak ja tego o skur... oskrobię, to pani go usmarzy. A skąd u siostry takie słownictwo dzisiaj? To taka nazwa tej ryby jest, jak szczupak czy coś. Na wieczór siedzą przy stole biskup, proboszcz i zakonnica, a kucharka wnosi gotową rybę. Jaka piękna, duża ryba, zachwyca się biskup. Ja tego skurwiela kupiłem, a ja tego skurwiela skrobałam, a ja tego skurwiela usmażyłam. Ksiądz biskup wyciąga steczki zero siedem litra i mówi Kurwa, widzę, że tu sami swoi.